Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie, dzisiejsza konferencja Road to Dakar to doskonała okazja do podsumowania roku wspólnych działań, roku ciężkiej pracy, startów Krzysztofa i Łukasza w Pucharze Świata, w Pucharze Europy, w Mistrzostwach Polski. A teraz przygotowują się do startu w rajdzie Dakar jako zespół Azoto Power, gdzie zawalczą o zwycięstwo. Szanowni Państwo, za nami kolejny sezon. Sezon niezwykle trudny pod kątem agrotechniki, sezon też inny, ale każdy sezon jest inny, każdy sezon to wyzwanie, każdy nas czegoś uczy. Chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w promocji Regaty Plonów. Regaty Plonów to przede wszystkim jeden główny wyjazd w przyszłym roku, w grudniu 2024 roku. Lecimy do Miami, wsiadamy na piękny wycieczkowiec Allure of the Sea w przyszłym roku, w grudniu. Miami i pływamy po Bahamach. Także tym chcielibyśmy Państwu wynagrodzić trud i współpracę, którą wspólnie z nami kontynuujecie. Dziękujemy Państwu bardzo. W dniu dzisiejszym była prezentacja drogi do Dakaru. Naszym celem w Dakarze jest bycie numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o ten rajd. Fajnie, że nie boimy się właśnie od dzieciństwa marzyć o rzeczach wielkich, że nie boimy się mówić o tym i robić to razem z mega pozytywnymi, fajnymi ludźmi, którzy są twardzi, którzy jak boli, to płaczą, ale zawsze się uśmiechają i idą do przodu i nigdy się nie poddają. I to jest nasz cel. Bycie numer jeden na świecie razem z wielkim, wspaniałym zespołem. Dziękuję Wam wszystkim, że jesteście z nami, że możemy razem budować przyszłość zarówno naszą, naszych rodzin, naszej Polski i z sercem iść do przodu.